Cześć. Puchar świata zawodowców WABA SN 1981 rok. Sergio Oliva, Serge Nubre, Robbie Robinson, Ahmed Enulu, Kalman Szkalak, Tony Pearson. Z takimi znakomitościami rywalizował jeden z dwóch polskich kulturystów obecnych w SN. Wielokrotny mistrz Polski Henryk Szczepański. Do startu w zawodach zostało zaproszonych 16 zawodników z całego świata, którzy na swoim koncie posiadali co najmniej tytuł mistrza Europy lub świata. Ewenementem było zaproszenie dwóch naszych najlepszych zawodników. Henryka Szczepańskiego z Poznania oraz Janusza Wocha z Lubina. Zawody nadzorowała Federacja WABA z siedzibą w Paryżu, której prezydentem był Serge Nubre. Bezpośrednim organizatorem był Athletic Sport Journal. Zawody wygrał Sergio Oliva przed Serge Nubre i Robbie Robinsonem. Nasi zawodnicy prezentowali się bardzo dobrze, zebrali wiele braw za swoje układy dowolne. A teraz układ dowolny Henryka Szczepańskiego.